Siemaneczko, z tej strony Miki. Dzisiaj sobie gramy w Agar Simulator. Jest ze mną w tle Brąsiu. Siemano. Oraz Adaśko. Hello, hello. I jednak, no trochę ludzi było przeciw tej gry, żebym ja nagrywał, trochę było za tą grą, więc stwierdziłem, że nagram po prostu, może nie taką długą serię, ale tak kilka odcinków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak, najpierw może odwiedzimy sklep, bo sobie zakupimy nową maszynę. Mam właśnie zamiar tego, tutaj oto Masejka, to sobie wybieramy, tak? Kupiłem sobie tego oto Masejka. Możemy sobie kolor wybrać, tak? Co jest bardzo ciekawe, tylko co jest, ja nie mogę kolor taki wybrać. Taki straczkowaty bym wziął kolor. A nie mogę koloru zmienić, ty nie wiem. Ty, nie mogę koloru zmienić. Ty może sobie kombajn kupimy. Nie, no, ja też bym chciał. Nie kupimy sobie kombajn. O, koła mu skaczą z tyłu. Kupimy sobie ten oto ciągnik. A skąd ty masz pieniądze? Nie wiem, bo w tej grze jest właśnie dziwne, że sobie mogę kupować chyba każdą maszynę, wiesz? Aha. Wiesz, wziął te pieniądze za las. Kupiliśmy sobie pług, tylko ten pług bardzo dziwnie orze. Nawet bardziej dziwnie, niż się to wam wydaje, bo ten pług orze... Głupio, ale pokażę wam to, tak? Bo ja chcę pokazać, jaka ta gra jest świetna po prostu. Jest zajebista. The best. Jeszcze sobie kupimy obciążnik do tego. Kasy już nie mam chyba, ty. Skończyłem. Nie wiem, bo ja tu... Kończy? Bo ja przeważnie tylko kupowałem Fergusa na pół i kończyłem grę, więc... Aha. Ej, darne srebro. No? No jest. Fended, wszystko kupię. Fended. Czemu... Nie wiem, bo Kaski mówi Fended i mi się spodobało i też powie Fended. Fended. No tak nieładnie. Właśnie, tak nielogiczne, to jest Fended. Wylosowałem Fended. Vampira w Crossroad. Dobra. I teraz może Brączek dorzuci jakimś pytankiem. Dobra. Słuchaj, nie wiem. Może tak polecimy od dołu w sumie. Ile miałeś lat, jak zacząłeś pracować na gospodarstwie? 5. Prawda. Pojedziemy sobie na jakieś pole, tak przy okazji. ale skaczę, dobra. Ile miałem lat? No ciężko nazwać to pracą, bo to dla mnie to jest hobby jak na razie. To jeszcze nie jest praca, tylko... A nie pasja? Wolałbym bardziej to oznaczyć jak pasja. No to jedno to samo, bo praca... Ale chyba chodzi o to po prostu, kiedy tam zacząłeś jeść ciągnikiem, coś tam. Ja wiem, ale wiesz, mi chodzi o to, że to dla mnie to nie jest jakaś taka praca, taka wiesz, przymusu czy coś, że muszę, tylko po prostu, no wiecie. Chcę. Otóż kiedy... Ile? No właśnie, ja tak z tego co pamiętam, to tak 6-7 lat pamiętam, jeździłem... ale to tak z kimś w środku, nie? Mhm. No tak to chyba każdy jak był mały to Jezus, tata weź mnie. No, zawsze się jeździło na pola no. I zawsze się tak siedziało na kolanach i się kierowało chociaż. To było ja pamiętam to tak. Jak... Znaczy ja nie wiem, czy to pytanie też może być do mnie, ale... No tak, no to ogólnie zawsze, wiesz, każdy odpowiada. Do wszystkich. Ja pamiętam, że jak ja w ogóle zaczynałem czymś jeździć, czymś w ogóle, nie tam, że no. Samochodem, ciągnikiem, tylko zawsze... I jak z tatą jechałem do pracy, bo mój tata ogólnie poza gospodarstwem tam jeszcze pracuje na firmie, nie? No tak. No takim gospodarstwem, no ja nie wiem, czy to gospodarstwo można nazwać nawet, ale dobra, miejsce o to. Nie, no gospodarstwo. No i wiesz, widłaki miał, nie? Na hali i wiesz, a zawsze na widłaka szedłem i zapierdalam po hali widłakiem i w tą, i we w tą, nie? Jakieś palety puste przewożę, coś tam. Do... No widłaki mi się fajnie lata, bo na tył skręt to wiesz, taki fajny zwrot. Wiatr we włosowi i te sprawy. Tak, poczekaj, tak teraz przerwę chwilę. Nie wjadę w bruzdę, bo jak wjadę w bruzdę, to będzie bardziej to zbugowane jeszcze niż wam się wydaje, więc muszę jechać tak mniej więcej przy bruździe, żeby to jakoś wyglądało, bo jak wjadę w bruzdę, to po prostu będzie się jeszcze raz to odkładało, bo widzicie, ta skiba wystaje troszeczkę za koło i to dziwnie by wyglądało, no. Także teraz może Adaś zarzuci, czym właśnie on poruszał się w dzieciństwie. Mazdą. Oprócz hulajnogi, która mu została do dzisiaj. Mazdą. Nie mam hulajnogi, hulajnogę oddałem, kuzynce. Tak ogólnie, jeżeli chodzi o kulajnoc. Ładno? Bardzo młoda hobby. No to dawaj. To dawaj. Tak ogólnie nie licząc, inaczej może zacznijmy od tego, że idźmy w rolnictwo, czyli pierwszym ciągnikiem, z którym jechałem, no. Tak jak Miki powiedział, na kolanach, ja wuja bynajmniej, był mój bardzo znienawidzony... chyba pod kolanami, ja nie wiem. Znienawidzony Władimirec, który najwięcej prawdopodobnie jeździłem w swoim życiu, bo za młodo dużo jeździłem. I pamiętam, że pierwszym właśnie pojeżdżałem tym ciągnikiem na kolanach wuja. To było w żniwa na pewno, nie wiem ile lat miałem, ale no bardzo mało, nie wiem, może z 8. Na pewno byłem po komunii, to mogę wam tyle powiedzieć. Ale zapomnę... Ale wiesz, że
A nie, czekaj, ile się ma w Nie, komunie? dobrze, 8 lat Dobra. masz w komunie. No, 8 lat to jest komunia, nie? Tak. Ale nie zapomnę jednego, nie wiem, wieku może 12. Wiem, że to jeszcze podstawówka była, ale już końcówka. No. Wujo orał nim, co nie? Kurwa, no wiem, że przyznam się, że wujo orze jak orze, co nie? Tym władkiem. Ale pamiętam, że całe pole przejechałem od rana do nocy z nim. Tak jak w bruzdę wjeżdżał, a ja tak siedziałem na boku, nie wiem, widzieliście pewnie Władimirca Tak. i on tam ma taką skrzyneczkę No. koło błotnika z narzędziami, co nie? Ano ma. Ja zawsze na tej skrzyneczce siedziałem, a to jest, wiesz, Władimir z kabiną, co nie? Jak gdzieś krzywo jechał, jak było mało miejsca, jak pierdoliłem głową o to o szybę, to następnego miałem takiego guza, że powiedziałem, nigdy więcej nie będę Ale ja tak samo jechał. zawsze, jak z dziadkiem jechałem w pole w MF-ie za 5-5, to zawsze jeżeliśmy na pole, zasypiałem, nie? To potem, żeby się nie walić w łeb, wiesz, o szybę, bo siedzonko było tak z boku, żeby się nie walić w łeb, ja taką zawsze taką gąbkę podkładał, taką, wiesz, taką gąbkę, jak masz czasem na łóżkach, czy gdzieś, No, 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 taka no. gruba gąbka, nie? I chyba spało się elegancko. Ja pamiętam, że kiedyś w Lamborghini przypierdoliłem głową, to głośnik spadł. Ojej, to masz twardą głowę. A Nie, potem... to, ej, u nas 2,5,5 czy we Władimircu głośników nie było. Nie no, u nas jak w Lambo głośnik był, to potem zamontowali ten głośnik w ogóle w innym miejscu, żeby ja nie napierdalał co chwilę głową. Ja naprawdę, jak człowiek teraz tak... Ale skrzywiłem to. Czym bardziej dojrzalszy, to na pewno nie uśnie w ciągnik, ale jak właśnie za młody, to naprawdę po Ja zawsze wielu spałem. godzinach jazdy, to naprawdę człowiek już tam padał Ale... na sen zimowy, Więc więc... nie zapomnę jednego, chłopaki. Zawsze, jak byłem młodszy, no teraz to już, teraz mam chyba trochę twardszy sen, ale zawsze jak byłem młodszy i nieważne, czy to była godzina 5 rano, czy to była 7 rano, jak tylko usłyszałem MF-a, znaczy jak tylko odpalali MF-a, od razu go słyszałem, nie? I wiesz co, to o to chodzi, że nie słyszałem go jakby, wiesz, w domu, ale po prostu się, jakby tak powiedzieć, budziłem, bo dochodzę do okna, patrzę, a Ferguson chodzi. I uwierz mi, że normalnie zawsze, jak tylko Ferguson chodził, zawsze się budziłem normalnie, bo nie Widzę, chodziło że o to, nie? każdy, kto kocha rolnictwo, to ma to samo, No tylko że ale ja to... miałem coś w podobie, No. ale no u mnie niestety no nig rano na przykład o 6:30 nie wsiadał do ruskiego, bo przeważnie za młody byłem u wuja ciągle na wakacje, czy tam u chrzestnego, jak to można powiedzieć. I zawsze rano się budziłem, ale z dźwiękiem otwierania wrót do obory. A, no, To też nie powiem, też, no. był po prostu dźwięk, jak po prostu no, ten zamek odchodził, co nie? I takie, Tak. zawsze takie puknięcie jest, co nie? No. Ja już wiedziałem, że wujo poszedł do świń. To było w 100% pewne. Godzina 6:30 zawsze na nogach. No. Więc. Jest tam broszek, jak coś dalej daj, o. Dalej? A tak Ciekawe ogólnie, pytanie, bardzo teraz długie. trochę powiem jeszcze o agarze, bo zobaczcie, jak orz na tą stronę, to takie dziwne bruzdy dostają, a jak orzę w tamtą, to jest nawet dosyć ładnie i nie wiem, czy zaraz nie będziemy się tylko orać w jedną stronę, żeby to ładnie wyglądało, bo ogólnie mi się tutaj orka w miarę podoba, choć powinna być dużo bardziej dopracowana, no ale jednak, no, taka odskocznia od FS-a zawsze fajna jest, moim zdaniem, tak. Jeszcze po sprawie, ja właśnie chciałem 15, ten professional farmer chciałem sprawdzić, ale niestety, no nie mam takiej Nie jesteśmy. możliwości. No, więc tam zarzuć Nie brączek jesteśmy. kolejnym. Nie wiem, czy to w sumie odpowiadałeś na to, ale No ja to nie ja wiem, powiem, więc jak coś chciałem. już odpowiada. Od ilu lat nagrywasz filmy? Nie, let's play to mniejsza o to. Od ilu lat Let's nagrywasz? play to w tym roku dopiero zaczął. To chyba mówiłem, ale to na szybko powiem. To ile mieliśmy wtedy? To zaczynaliśmy chyba sezon 2012 nagrywać, czyli no prosto policzę, że teraz dopiero będzie trzeci rok szedł, tak? No, bo my Bro się mieliśmy. brączek ty. Cześć, Kaski. O, Cześć, Kaski Kaski. mówi do nas, tak, jest na. Nie, Jest na Kaski, wizji wiesz Kaski. co, bo ja tak dzisiaj sobie w szkole drukowałem filmiki i wiesz co, mi się wydaje, że my zaczęliśmy chyba końcówka 11, a początek, że tak powiem, tego 12. O. Ja w sumie zacząłem nagrywać, jak was poznałem, bo pamiętam, Bolek mnie promował. Tak. Znaczy tak Czyli promował, tak miałeś, wiesz. no czyli zacząłeś też tak powiem, tak w To połowie było. 2012, co? Nie, to było w lipcu. Ja was poznałem w lipcu i w lipcu kupiłem aparat. Pamiętam pod koniec lipca. 26 lipca mi aparat przyszedł. I od razu 26 lipca nagrałem pierwszy film skoszenia i z przewracania u mnie. A, no to fajnie. Pamiętam. My już No. ogólnie odpowiadaliśmy, także tam chłopaki mówili, a Brączek się dorzucił, także dziękuję bardzo za uzupełnienie Znaczy w sumie informacji. ja miałem jeszcze wcześniej aparat siostry, także nagrałem sadzenie ziemniaków. Pozdrawiamy siostrę, no brawo. Masz siostrę? Nie, to No, dobrze. dawaj tam dalej coś ciekawego. Poczekaj, szukam. Alonska. Szuka siostry. Co cię zachęciło do kupna MFA? O, to może być dobre To pytanie. jest Ten dobre pytanie, las. bo naprawdę akurat na tym to rozważałem wiele ciągników do kupna, między innymi renówki Redówka. jakieś i miała to być nawet renówka, ale jednak był MF.
Co mnie zachęciło? Pierwsze, co mnie zachęciło, to jak na swoje lata, to komfort, który on posiada, moim zdaniem jest bardzo fajny. Najlepszy. Na moje hektary więcej nie jest potrzebny, więc mi to starsza, po prostu wygodna, przestronna kabina, panel EHR, który jest no, pomocny, bo wszystko fajnie można sobie ustawić. No i ogólnie cena, bo one nie są jakoś strasznie drogie, tak? To uważam, że one jak na swoją robotę, no to dużo nie kosztują. Ale wiadomo, no każdy co innego uważa. No i no ogólnie, no miałem Fergusona wcześniej, wiedziałem, że to jest dobra marka i no i tak powiedzmy zaufanie do marki, tak? I na pewno przyszły ciąg, jakbym kupował, no to będzie raczej Ferguson, tak? No i prawie to. Ciągle masz tę Maseję i tak będziesz trzymał Maseję. No, póki co żadnej awarii nie miałem większej, wiadomo, tam oleje trzeba wymienić, filtry i tak dalej, no ale to podstawowe są, tak? W samochodzie masz to samo, no, nie będziesz wymieniał samochodu, bo olej musisz wymienić. Więc części są też dostępne na zamówienie, se ściągnę, to praktycznie mam wszystko, no. Znaczy, może na zamówienie to są też, no, trochę się po nim poczeka, ale na miejscu te, wiadomo, podstawowe, te wszystkie filtry były, nie? Nie rozpierdalałem te pytania tutaj. No dawaj, zażyć. Nie będę się tyle. Ile lat zbieraliście na MFA? O kurwa, ty. O słuchaj, to dobre pytanie. To jest pytanie zaskakujące, ale znam na nie odpowiedź. No dawaj. Jeżeli widzisz ten las za wami, to wyciął cały las i ma za to to drzewo wyszło. Ale pytanie, czy już jest wiosna? Nie, znaczy co do tego MFA, to o Jezu, to ja nie pamiętam. To chyba jeszcze nawet jak się nie urodziłem, to zbierali już, nie? Nie no, śmieję się, nie, tak... nie wiem, po prostu. O, to jest w sumie dobre. No. Może o przyszłym zawodzie i planach na przyszłość. Wiesz co, mówiliśmy o tym, mówiliśmy tam przed tak, tam ogólnie o gospodarstwie, tak, że wiąże z gospodarstwem i tak dalej. I to było na pewno wcześniej tam. Było. Może ciut inaczej sformułowane, bo tam było plany przyszłość, ale to podobne. No to jest to samo, tak. A co do wiosny, to ładna zima. Ej, tutaj chyba już, nie ma chyba już pytań w sumie takich. Coś tu jeszcze o tych komornikach. Poruszę temat komorników, którzy zbierają maszyny bez powodu. Czy to też mówiliśmy w 11 też na pewno mówiliśmy, ale mówiliśmy tylko o tamtym, a teraz, tak, że wyskoczył ten jeden z idiota kolejny. To... No, teraz następny. Adaś podsumował tu ładnie pana. No jak inaczej? Przyjdzie mu jutro i za komputer za ten i mazdę coś weźmie. Coś o dziewczynach na przykład lub żniwa. Co? No. To może Brączek zacznie. Grubek, no to Brączek ma tutaj doświadczenie, proszę. Znaczy nie, przepraszam bardzo, Adaś najstarszy, weteran, wyżeracz. Ale słabo mu w tym szło, mam jeszcze, Brączek. Mam jeszcze jedno lepsze pytanie. No. Czy nagrasz Minecrafta z ekipą? O kurde, ostro. No tak średnio. Chłopaki, nagracie ze mną Minecrafta? Nie, to jak będzie jak dzisiaj ten Space on mówił, co nie? Tam Michał Minecraft. Chłopaki, ja pogramy w Minecrafta razem i zbudujemy sobie zamek. Ej, w sumie tutaj już nie ma pytań, także ja poszukam gdzieś indziej. Gdzieś weź w Google, pisz jakieś pytania dla Mikiego. Nie, Mikiego do LED. A miałbym pompę, by tam coś wyskoczyło mu for. Nie, ja odmówiłem, znaczy Minecrafta nie chcę nagrywać, bo po prostu... Nie jestem z nim na bieżąco, bo doszło tyle nowości, to po pierwsze, a po drugie jakoś już mnie ta gra nie kręci. Kiedyś, jak pamiętam, graliśmy sporo chłopaki w to, nie? Nie ma co ukrywać. Graliśmy, tylko ja nigdy nie czaiłem tej gry. Czy czaiłem ją, tylko nigdy nie mogłem pamiętać. Adam, ty żadnej gry nie czaisz, tak sobie dajmy do tego. Ej, bez przesady. Tak krzywoże, że w ogóle to sino nie jest, nie? No ale dobra. Przesady, ja bardziej ogarniam FIFA niż ty, chłopie. Ano. FIFA tak, no to widzisz, no nie, no tutaj nie ukrywam, no ja FIFA akurat sobie gram tak rekreacyjnie, że tak powiem, tak. Rekreacyjnie, no rozmawiasz. Tak, no. Nie, są takie gry, na przykład ty ogarniałeś bardzo Minecrafta, ja znowu nie za bardzo tam właśnie kojarzyłem. Ale jak... na przykład nie ma strzelanki, żebyś mnie rozwalił. No nie, niestety. Ale to jest coś takiego, tak, ja w FIFA, znaczy no ja w grę piłkarską, może tak powiem ci, grałem od tylu lat, że nawet na palcach nie wiem, czy wyliczę. No wyliczyłbym na pewno, ale nie chce mi się myśleć, nie? A ty znowu pewnie też od wielu, wielu lat ciągle grałeś w strzelanki, więc to jest też taka ja tylko sama wersja. Jak byłem mały, to grałem tylko w strzelaniny i jakieś GTA. Wyścigówek w ogóle, wyścigówki to... Prawdę mówiąc, to nie wiem, czy moja pierwsza wyścigówka na kompa, taka... Ten to był chyba Need for Speed Carbon i w sumie grałem w niego sporo, bo nie wiem, bardzo mi się kiedyś podobał. A tak to jakoś w ogóle wyścigówki mnie nie kręciły. A co do FIFA, to prawdę mówiąc, moją pierwszą zakupioną FIFA to była FIFA 10 na PS-a. Co ja od razu kupiłem PS-a i kupiłem FIFA, nie? To moja była pierwsza FIFA taka zakupiona właśnie, bo jakoś nigdy wcześniej mnie po prostu ta FIFA, wiesz, nie,
Nie kręciła, tak? Ani żaden ten futbol na rzecz. No po prostu nie lubiłem w to grać i tyle, tak? Nie, człowiek. Tak jest, no niekiedy każdy lubi pewnie coś innego. Moja tak? gra z dzieciństwa na przykład to Pilot Down. Pilot Down. No taki Pilot Down i od ta gra była na trzech płytach i się długo instalowała. I zawsze nie mogłem jej nigdy przejść, jak byłem mały, ale potem trochę podrosłem i w końcu wiedziałem jak to przejść, przeszedłem i byłem z siebie dumny. No, bo... Było o tym, że ten... Rzucił pilota w down. Nie, wylądowałeś... Była druga wojna światowa, wylądowałeś gdzieś poza linią wroga i tam musiałeś się przedzierać chyba, a nawet spokierka. Ej, a wiecie, co to jest łap gołębia? Łap gołębia? No tak średnio bym powiedział. Była taka bajka na Cartoon Network. Łap gołębia? No. Nie, to ja nie na pewno nie kojarzę. Albo nie na Cartoon Network, tylko na jeszcze inni. Chyba Jim Jam bardziej. Mini-mini to jeszcze nie było wtedy. A pamiętacie na tym, na... Poczekajcie, na czym to leciało? Na Zigzapie Hypermix? Nie, Jezu, Hyper. Co? Co to jest Zigzap? Albo Fresh Air. Takie o grach magazyny. Nie wiem, ja tego nie lubiłem. Takich rzeczy. Mnie to wkurwiało, bo zawsze było cicho, strasznie ten cicho typ gadał. Jak opowiadał, mnie to denerwowało. Nie, ja w ogóle nie lubiłem takich kanałów, mini mini Zip-Zap. Ale nie, właśnie ja Zip-Zapa lubiłem oglądać zawsze o 9, 10 leciały właśnie Replay albo Fresh Air. Nie powiem, bardzo fajne programy o grach. Nie wiem, ale ja nie lubię właśnie tych bardzo dziecinnych, to jest tak dla mnie. No, ja też nie, ale wiesz, ale... Kiedy teraz... Ja bardzo lubię jak ta rybka mini mini śpi. Aha. Kręci mnie to. Interesujące. Ja powiem ci, że jak teraz Krzysiek na przykład włączy Jim Jama, to mnie tak wpienia to, że normalnie... On Jim Jama jeszcze ogląda? Boże. No, niekiedy żal mi się robi, jak on włącza. Ten Cartoon Network, tam Disney Channel, Disney XD, to jest... To jest fajne. Są tam dla dzieci. Zobacz, wjechałem w bruzdę i to jest chore, więc niestety wybaczcie, że tak jeździłem ciągle, ale będę cały czas jechał. Zobaczcie, jaka bruzda z tyłu, nie? Tak! Tu trzeba jeździć przy bruździe. Tu pozdrawiamy serdecznie panią Halinę. Bo naprawdę... Mamo, weź mnie jeden nerwuj, bo mamy wkurza już. Nie. Mamo. Tak! No, ale my Adaś, A ty Adam, jakie bajki oglądałeś w dzieciństwie? Nie. O kurwa. Nie. No dawaj. Tyle tu bicie. Oglądaliście Teleranek? No, coś tam mi się kojarzy. O matko, co ja... Nie, na jedynce przeważnie się to oglądało. Ziarno. Adam tam ziarno no. oglądał. Też oglądałem, powiem ci, nie głupie. Zawsze chciał być tym... no... Jak to się nazywa? Ministrantem, o. I byłem. Przez byłeś? 9 lat. Ta! No? Boże, ty, a pod komeczkę zaglądałeś? Pod co? Pod kołże, księdzu. Pod komeczkę. Pod komeczkę to było dobre. Nie, a szybałeś ja... trochę winka? O, panie, to było najważniejsze chyba w tym zawodzie. Ty, kurde, wszyscy marzną w kościele te Boże Narodzenie, ale to przed winem stoi, nie? Przeważnie w lato się piło, bo... No, w lato się chodziło niekiedy w tygodniu, co nie? Były takie konkursy można było wygrać wycieczkę za pół darmo i tak dalej, nie? Na parafię i z powrotem? Nie, przeważnie było w góry albo nad morze, co nie? To fajne w miarę. Ej? Ale no. Chodziłem przeważnie... Nie wyciszyłem mikrofonu? Nie. No tak średnio. Nie. Kurde, sorry. Ale nie, no tam luz, tam trochę ile tam? Będzie po prostu sławne i tyle. No. Chciałem wyciszyć, ale jakoś mi się machło, ręką nie wyciszyłem. No, sorry, spoko, luz, to bańka. Tak ci się machło po prostu mówić, tak? No. A Brączy, jak ciszysz to, jo? Dobra, przypomnij mi. Powiedz mi, jakie ty oglądasz bajki w dzieciństwie? Ja? No. Kurwa, ogólnie to... Nie ma to jak hotel. O, no? Ale nie, takiego dzieciństwa takiego głębszego jeszcze, takiego, ja, że jeszcze nie oglądałeś... Smerfy. Tabaluga. Greksio. Misiu Szatek. Miś uszatek śpiewa wam coś tam o klapniętą dupkę mam to? Ta paluga był dla mnie najlepszą dobraną. Jakubie? W ogóle w karierze dzieciństwa. Ale Jakubie? Zrób mi to. Ale wtedy jak byłeś mały, to nie wiedziałeś co to znaczy. No właśnie. Wytłumaczcie. I to była magia, nie? Że byłeś mały i połowy rzeczy nie wiedziałeś. Wtedy nie było internetu, wtedy nie było filmów porno. Ale Adaś, wtedy był internet, tylko internet był tak dostępny, że wiesz, nie dla nas w sensie, wiesz. No wiadomo, tak. No ja wtedy jeszcze nie miałem internetu, jakby leciał ta baluga i tak dalej. Ja tak. Pamiętam, jak wujek miał internet, ale nigdy do niego nie wchodziłem, bo zawsze myślałem, że jak się otwiera każdą stronę, to jest jakoś płatne, coś takiego. No właśnie. Nie, ja to, tak ogóle... miałem przekonanie, że to w ogóle internet, że łooo. Ja potem powiem, jakoś tak samo przyszło, tak po prostu nie wiem, tak wiesz, nie pamiętam jakoś kiedy tak zacząłem, że tak powiem, używać internetu, ja nie? Pierwszy raz powiem ci, nie pamiętam, gdzie, chyba pewnie w szkole.
Pierwszy raz internet w ogóle korzystałem, co nie? Jo? Nie, no ja chyba trochę nie, ja wcześniej. internet miałem późno, bo... No tak, Kambodża ostra, no zapomniałem no, raczej. No, no, nie, bo to, no. Wiesz, rodzice się nie znali na internecie nigdy na komputerach. No wiadomo, no bo to jest ten. Jednak ten... A dopóki... Ciemnota tam żyje, no, no, no. No, taka trochę lepsza niż u ciebie. I trochę lepsza. Dopóki Krzysiek nie osiągnął pełnoletności, to ja nie miałem, więc ogólnie już od 8 lat mam internet. No tak, ale no to kiedyś to wiesz, w miastach podejrzewam, że to mieli, tak, no ale no... W podstawówce powiem ci, że pierwsze chyba jak używałem naprawdę każdą stronę, jaką weszłem i wyskoczył jakiś błąd, to no po prostu gwałciłem wyłącz, to nie. Ale tak było, nie, że się wtedy bałeś tak samo komputer obsługiwać, no... No tak, to nie wiadomo, co ci kliknie, tak, skąd mogłeś wiedzieć, jakie dziecko tam... A mnie na przykład teraz, jak teraz już, wiem, że to jest głupie, ale mnie teraz wkurza na przykład, jak usiądzie jakiś czterolatek czy pięcio, i gra w tą grę, ale nie potrafi w nią grać i tak wszystko rozpieprza i ten... Mnie to drażni na przykład, tak? Ja nie mógłbym usiąść koło takiego małego brączka, co miałby 4 lata i patrzeć, jak on jeździ na przykład kombajnem i po całej mapie i coś takiego i rozwala wszystko i się uderza i tak dalej. Po prostu mnie to wnerwia. Pomyśl wiem, sobie. Ale poczekaj, wiem, że to jest małe dziecko, że to nie rozumie i tak dalej, ale po prostu ja nie mogę, tak? Po prostu mnie to drażni za bardzo. Przecież ale tak... wiem, że sam byłem nie lepszy. Wejdę ci tak w wątek dalej. Pewnego, nie wiem, chyba... Półtora roku temu brat się też nie przyjął do mnie, który ma około 30, chyba 1 lat. I ogólnie zobaczył wtedy tak z nienacka, przyjechał, ja zagrałem w FS-a i zdziwko go zapał, no wiadomo, no nie, on tam się na internetach no nie tak, zna no. I zobaczył, że ciekawa gra, co nie? No, ma rolnictwo i zobaczył, że jeszcze bizonem, mówi, no daj się pobawić. Co nie? Jak ja mu dałem kierownicę, jak on zaczął buszować, to normalnie jak małe dziecko. No nie wiedział co zrobić, próbowałem głupio. Ale to była pompa, naprawdę. Nie, ale właśnie dla takich ludzi, którzy no, znają się na rolnictwie, ale takich rzeczy nigdy nie widzieli, że to jest naprawdę frajda. Ja też nie wiedziałem, że w ogóle taka gra o rolnictwo istnieje, ale zawsze pamiętam, jak tylko właśnie ten internet był, to zawsze jej szukałem. I pierwsza ja szukałem było... najpierw jako gry online. Jako w grach online, pamiętam, online. Szukałem. Ale o czym grać, o lesie? Znaczy ogólnie nie, twoje pierwsze gry rolnicze, tak jak szukałeś ich... No to był LS oczywiście 9 i wiesz, ja se oglądałem na YouTubie, wiesz, zawsze z kuzynem siedzieliśmy przy kupieniu i oglądaliśmy, wiesz, zajebiście tu, jakieś te jeżdżą, ciągniki, wiesz, w ogóle fajnie, nie? No właśnie to jest właśnie najdziwniejsze, że zawsze szukałem tych rolniczych i tylko online mi wyskakiwały jazda traktorkiem tam. A no zawsze grało się w takie coś. I przewozisz coś tam, to, co no. Nie? No, no. Czy jakieś pakunki, czy coś. To były takie jako pierwsze gry rolnicze, ale jako online, kurde. Ale jak... Symulator gówna, pewnie, schowa przy tym. Pewnie nieraz opowiadałem już o tym szczęśliwych wakacjach, których oczywiście uparłem się na to, żeby szukać normalnie gry na peceta, gry rolniczej i dotąd się dziwię, bo wtedy już było Land Wish Simulator 2009 i ja nadal się dziwię, czemu wtedy jak pisałem gra rolnicza na peceta nie wyskoczyło mi jako pierwsze właśnie symulator farmy, tylko Sim Traktor. Ale ja zaczynałem na przykład od Sim Traktora i ja pamiętam... Ja też zacząłem. Kupiłem z Allegro Sim Traktora i mi pirat przyszedł, nie? A najlepiej, bo przyszło to w pliku ISO, nie? I jak to rozpakować, taki młody, nie wiedziałem, że jeszcze, wiesz, demon jest tak dalej, nie? Do tego użycia, mówię takie, what the fuck, potem wujek mi przyszedł, zainstalował, ale działało. Ale wytłumacz jedno, a pierwszego LS-a 8, też właśnie od braciaka, bo on to jakoś tam pobrał, pamiętam. A 9 oryginalną dostałem, nie zapomnę tego, dostałem na święta od cioci, na święta Bożego Narodzenia. I tak się cieszyłem wtedy jak głupi, tak się grało w to, a jak pierwsze mody w ogóle, Boże, to było najlepsze, tak jeszcze dopowiem. Ile się naszukałem modów, to ja po prostu nie wiem, ja zawsze wpisywałem dodatkowe maszyny na przykład do LS-a 9, tak? Albo coś tam, jak wgrać nowe maszyny i tak dalej. I chłopie, nie mogłem tego znaleźć, nie? Ja kiedyś nie umiałem wgrać tego. No tak samo nie umiałem. Mapy. To... Ja tam jakieś pliki podmieniałem z oryginalną mapą, wszystko. Weź, bo ja zawsze nie wiedziałem, że to nie, wiesz, nie może być wgrar na przykład, tak? Niektóre mody mi nie działały... O Boże. Nie działały, bo były wgrar, a powinny być przecież zip spakowane, nie? Nie, ale... No dobra, chłopaki, ja to tak... No powiedz nam jeszcze coś, bo tutaj... Nie, bo tak ogólnie, no nadal... Jak mówiłem wcześniej, dziwię się czemu wtedy, chociaż była LS9 już naprawdę była w trakcie, no już była dawno wydana i już naprawdę 11 już była niedawno, przed, tak tam nie wiem, 2-3 miesiące miała być wydana, co nie? I czemu nie wyskoczyło mi właśnie LS9, tylko Sim Traktor. To mnie dziwi i nie wiem, czy ktoś mi wreszcie kiedyś to wytłumaczy. Po czy po prostu wtedy Sim Traktor
nie wiem, był bardziej właśnie popularniejszy niż LS 9, czy... Możliwe, no, no wiesz... No nie rozumiem, ale... ale... Chyba kozę trafił. Nie, ej, tutaj ktoś, Bolek napisał, nie? Na fejsie. Dzisiaj grają nasze kluby BVB do boju, nie? Ktoś napisał w komentarzu Barca do boju, a jakiś Bartek zgniotą ich niczym Adam Babkę. Pozdrawiamy. Nie, no, ej, serialnie, mogę się aż z tego pośmiać nawet. Pozdrawiamy, tak. Oczywiście Barcelona wygra, bo kto jest. Czekaj. Pozdrawiamy Bartek Paradowski. Kojarzę nazwisko. Ja mam Davida Paradowskiego w klasie, pozdrawiam cię, jak to oglądasz. Ja nie. Dobra chłopaki, no to w sumie to chyba na tyle, zakończyłem Oryka, ale powiem wam, że zobaczycie to pole, jak to poorane jest, po prostu się wyśmiejecie mnie, no ale zagrajcie za Wagara, zobaczycie sami, jak tu się orze ciężko. No bywa i tak, nie? Postawiłem właśnie ciągnik na koło. No, no także to? Dziękuję za oglądanie, bo... O, poczekaj, bo jest ogólnie 10 minuta meczu Juventus z Borussią 0-0 i Manchester City też 10 minuta z Barceloną 0-0. Dziękuję i do usłyszenia. I myślę, że odcinek był dzisiaj bardzo ciekawy, no bo w sumie śmiesznie, ciekawie, fajnie. Co do Agara, tak jak mówiłem, nagram jeszcze na pewno... Myślę, że tak, to dzisiaj już do mnie dzwonią. Myślę, że tak kilka odcinków na pewno z tego będzie. Tata, odbierz! Kontrakty. Na pewno kilka odcinków z tego będzie. Ale to mówię, jak się komuś nie podoba, niech nie ogląda. Dziękuję, do widzenia, cześć. Na razie, cześć, papa. Cześć.